Ileż można w to grać? Dobra. Lecimy w takim razie. W takim razie dostajemy Blackberry. Zapraszam na początek do lajkowania, subowania oraz bijania na Twitch TV Szejbiak. Link w opisie, powiem serdecznie. Blackberry super klasa na początek. No i co? Kurczę. Trzeba będzie po prostu, myślę, purek. Dobra, purka zinfektujmy. O, mam inżyniera, w porządku. Idźmy do nawigacji, cyk cyk. Myślę, że akurat będzie bardzo prosto szybko się zmienić w Pestilensa na tej mapie. Powinno być całkiem przyjemnie zmienienie się w tego Pestilensa. Tam nie wchodźmy. 17 jedno. 17? Reaktor. A drugie padło 5 sekund temu. Albo mniej więcej 5 i 17. Kto z reszki? A Weksy. Ja będę na trzymaj się Weksy, czyś czyś. Na razie. Elko. Dobra. Ja też już będę uciekać, także dzięki sobie. No nieźle, zamiast grać z nami dłużej, to wychodzicie już. Sad game. Ma, Mogę powiedzieć? No. Strzelam, że to był GBN ze względu na to, że nie wiedziałem, żeby ktokolwiek wcześniej od góry odszedł, a od dołu szedł AB, że AB by tego nie zdążył zabić. Ja biegłem z Vexą. Na początku rundy do rektora biegła Vexy Luna, więc nie wiem, co się tam potem biegła nie stało. Biegła Vexy Luna. Znaczy, no bieg... No wiesz, o co chodzi. Vexy Luna. To był ze mną na linie w ogóle. Mutacja. Nie wiem, mi się wydaje, że to był jakiś double kill, skoro oni oboje nie żyją. Ja byłem i Burek chyba był. Burek nie był. Jedno ciało tam było w sumie. A powiedzcie mi, czy mamy inżyniera? No musimy mieć inżyniera. Musimy mieć inżynier. No musimy. Mamy, dobra. A może nie żyje już, nie wiadomo. No, może nie żyć. Chcesz strzelać? Nie. Po prostu widziałem, jak ktoś z Venta wyszedł. A, no żyje. Ciekawe. Kto? Mój mózg już powoli przestaje działać, nie? I tak jakby myślałem, że on powiedział, że nie ma inżyniera. Chciałem powiedzieć, że powiedz, kto wyskoczył z Venta. Aha, no to... Kolega impostor wyskoczył z Venta. Ale no, Vixa tego nie zabiła. Będziemy. Ale Burek tego też nie zabił. No nie, no, co mamy się trzymać za rączkę? O, znaczy, jakby dziękuję Soperowi, że się o mnie troszczy, ale no nie tym razem niestety. To musi zająć to miejsce. No ale, no to wtedy nas zapierdolamy, ja nie chcę umierać, nie wiem, czy wiesz. Polski gadasz, to prędzej się zapierdolę, jak nie będzie ciebie przy mnie. Tak zawsze jest. Zawsze mi uciekasz gdzieś i potem nie żyjesz. Albo ty mnie zapierdalasz, to też tak może być. To z miłości. Dobra, czemu oni się nie zarażają? Kurde no. Tyle czasu. Dobra, zinfektowany, kolejny. Zarażajcie się szybciej, co? Okej, quick. No dobra. O! Vent widziałem! Widziałem Venta cień! To było ciekawe, że tak się cofnął i mnie kliknął. Nie no. Jeszcze będziemy grać później w inne rzeczy. 30. Ja. Widziałem Venta cień w adminie jakieś 20 sekund temu. A ja widziałem Amonga uciekającego z elektryka, gdzie jest frag. O, to zajebiście. Amongo. No zajebiście, tu mamy Morflinga. A, czyli Quick to ale Morfling. Morfling albo Bleach, no. Ja jestem teraz obok Medbaya przebiegałem i widziałem, jak Legion stamtąd wybiegał. No wiem, że przebiegałeś tam, bo wcześniej tam byłem. Ale Morfling wybiegał i potem zacząłem gonić i potem spotkałem Quicka. No to Morfling nie może wentować, jeśli jest Morflingiem. No właśnie, no więc właśnie. To taki głupi argument z tym, że Legion wychodzi z Medbaya, to wiecie, nie oskarżajcie. Po co byłeś Medbayu Legion? Zobaczyć sobie. Mi się wydaje, że Quick mógł się zmorfować po prostu. Czekaj, co zobaczyć Legion? Zobaczyć, nie ma tam nic podejrzanego. Tak? No ty tam byłeś. GBN biegał do kafeterii. Znaczy z kafeterii do lewej strony, tak? No ja podbiegłem do Medbaya, bo te kapsułki robiłem, czy jak się tam nazywa. Właśnie, ja nie miałem taska, po prostu przebiegając tam zaszedłem zobaczyć, czy nie ma żadnego ciała. Wcześniej tam przecież przebiegałeś. Kiedy się zmorfowałem? Powiedz mi. Mogłeś ty po prostu biegać jak Among. Admina biegłem przecież. Quick na pewno nie zabił, bo teraz widziałem Quicka, który jest obok security. Ale wcześniej.
Jak wcześniej? I był w adminie, właśnie i był w adminie. Ja byłem wcześniej w adminie. 30 sekund temu wybiegałeś z góry, Legion. Ja wybiegałem razem z... Ja wybiegałem razem z Legionem z admina. Ja wybiegałem z admina z Legionem. I Legion tak się dziwnie za mną cofnął. To było dla mnie podejrzane tak, akurat. Co robisz, bo chciałem zobaczyć, czy do Venta nie wskoczyłeś. Bo się tam wyszedłeś, cofnąłeś się, to ja się cofnąłem za tobą zobaczyć, czy tam dalej jesteś. Mhm, ciekawe, no ciekawe. Przecież nikogo tam nie było, to jakbym chciał, to bym cię tam zajebał, no. Ale kamera była włączona. Kamera była włączona. Vixa na pewno nie zabiła, Quick na pewno nie zabił. Ktoś jeszcze w reaktorze był, ale nie wiem kto, bo nie widziałem. Te osoby na pewno nie zabiły. Destru wątpię, że self-reportował, bo widział Morflinga. Znaczy ja wyszedłem stamtąd, bo zacząłem go gonić i potem spotkałem Klapek? Właśnie Quicka. Klapek się nie odzywa, jak Klapek ma jakąś może sekretną tajemnicę. Nie wiem, mi się szczerze wydaje, że... Nie wiem, szczerze wątpię, że on go zabił, bo bym się wywentował. Ja uciekałem z komsów, bo zrobiłem komsy. No to kto jest najbardziej podejrzany dla was? Klapek, nie wiem, w sumie, chyba skipnę po prostu. Nie no, Klapek to się już od 3 lat nie odzywa akurat, o. Ciekawe, ciekawe, smaczne głosy. O tak. Ej, ej, dobra. No liczysz na to, że się tam... wszyscy reszta zarażą. Idę sobie ta elektryka trochę pochillować bombkę. Tyk. Zróbmy sobie tutaj taska. Dajmy mu inżyniera. Okej. Okay. Warto wiedzieć. Takiego. Vixa. Vixa przybiegła. Oho, ale... Ha! Ale witaj Vixa, wróciłem do ciebie. Hejka. Dobra. Szukajmy tych osób, które rzeczywiście musimy jeszcze zainfektować. Myślę, że mamy jeszcze jakiegoś impostora. 15. Geben. Witam. Geben. Geben. Nie zabiłem nikogo. Uciekał stamtąd dosłownie. Gdzie ciało znajdziecie? Jestem teraz... kafeterii. Prawdopodobnie Time Lord uratował temu życie, więc GBN go gonił. I aha. Tam go zabił. Aha, jego zabiłem, tak? Dwa razy. Jak to widziałem klapkę, jak bieg z Shieldsów do mnie. No przecież ten Time Lord tak, był dawno ja temu. Miałem dość... klapkiem. Nie, ile sekund? No w sensie na tyle, żeby GBN mógł go zabić drugi raz. Jest... No. 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 Powiedzcie mi, kto casualowo idzie na górę kafeterii? I casualowo nie widzi tam ciała. Uwaga, jak chcesz to ci mogę powiedzieć, co robiłem na górze kafeterii, gdy wbiegałem do weaponsów. No. Tam do zrobienia no powiedz mi, co tam robiłeś sobie. Tak, a no, dosłownie parę metrów od ciebie mi leżało ciało magicznie Legiona. Kogo? Legiona? Legiona. Mać, Legiona. Destra. Nie wiem. Się nie poprawiłeś. O mój Boże, nawet nie wiem, kogo reportuję. Nie, to był Destru. Ja mam wrażenie, że jedyna sytuacja, jaka... Ja mam wrażenie, tak szczerze, że nie, mi się wydaje szczerze po prostu, że Quick trochę obsrał gacie po poprzedniej rundzie i zabił Destra i się bejtał. Co ci się kurwa wydaje? Co ci się wydaje? Dobra, to kim jesteś GB? Kto casualowo? No właśnie. Kto casualowo? No dokończ zdanie, Quick. No, kto casualowo idzie kurwa na górę kafeterii, nie widzi tam ciała. Przecież ci powiedziałem, co robiłem do góry kafeterii. No tak, no, szkoda, że tam były dwie osoby przez kurwa wiek. Można i obu wypierdolić. No skoro tam były dwie osoby, no to kto jest tą drugą osobą, słucham? No martwe ciało. Nie, nie wiesz, jeszcze wtedy, a to nie? Skąd ty nie wiesz, kto tam jest Steph? No, bo dobra, byłem w adminie. Na kogo daj się go? Na GBN nadałem, zaufam Quickowi. Znaczy no, popełniasz błąd. Zakładam, że glitchowi ten no ustęp. W tym razie popełnię błąd i będę żył z tym grzechem. Dobra, nie mam zamiaru dać wygrać kurwa, jak to się mówi, crewmate'om, więc impostorze Vixa to Mystic. Ale na chuj. Tak, fajnie. Co to miał być? No jeszcze wtedy był meeting. Ale po co jakby... Bo jest glitchem. Dobra. Nie glitch, tylko 60. Jeśli są impostorzy, to będzie łatwa runda, mam wrażenie. Będzie zajebiście łatwa runda. Dobra, jak zgaszcie mi po prostu kill, to będę wiedział, że Klapek się na mnie wyjebał.
Quick jest przy wejściu tutaj, ja mam go zanim biegnie Vixa. Dobra, Quick jest między nami. Między nami Quick i Legion wbiegający. Nie wiem, czy mi postarzy w ogóle jeszcze żyją. Quick, dobra. Dobra, w porządku, idźmy tutaj. Jesteśmy przygotowani. Siema, jak tam? Siema, nikt nie zginął. Co się stało? Wszyscy żyją. Z tobą, Quick. No tak chciałem, wiecie, kliknąć, żeby tam cooldowny wam zresztą. Stąd go cofnęło? Z kamer, byliśmy na kamerach i Klapek też tam był. No Klapek był, Klapek cały czas był na kamerach. Quicka tak dziwnie cofnęło, że on stał w miejscu i nagle zniknął po prostu. Mam lekki ping. A właśnie, każdy ma chyba ping. Ja też mam trochę, podskoczył mi przez chwilę. Ła, ping, potężny ping. To ja wam powiem tak, wiemy, że Vixa jest czysta. Ja no Vixa jest czysta. 100% pewny, że Amongo jest czysty. Ja wam powiem tak, że jakbym teraz z gry wyszedł, to byśmy mieli zwycięstwo na taski. No Legion chyba też. I ja jestem raczej też czysty. Legion chyba też jest czysty. Klapek stał tą, całą tą rundę na kamerach. No dobra, ale dalej jest rozwiązana w ogóle kwestia... Jest rozwiązana w ogóle kwestia tego Morflinga Amonga? Co? Wyjaśniona jest dalej kwestia Morflinga Amonga, który był w tamtym miejscu? No właśnie nie. Jak dla mnie, no to jest AB albo Quick, nie? Jedno z dwóch. AB jest jakby... czysty! A, no to jak AB potwierdzasz... No to kurde, tak, jeszcze może być. Klapek jeszcze może być. Może być Klapek, może być Quick w sumie. No Klapek przez tą całą rundę siedział na... Siedział na kamerach. Tak, ale no nic nie wydarzyło, tylko sabotaże wypuszczam. Powiedzcie mi, czemu to nie może być Amongo? No właśnie nie wiem, czemu nie. Bo ja wiem, że jest 100% clear. Nie może być. Bo jedna rzecz mnie w tej rundzie zastanawia. W chuj. Jak to było, że wybiegłem z admina, chciałem pobiec do kafeterii, zadziałał Time Lord, bo Time Lord w tej rundzie to działał kurwa cały czas. Cofnęło mnie do admina i magicznie nad Wentem stał tam Amongo. Tak chcę tylko powiedzieć. Może jakimś cudem, nie wiem, kurwa, tam gdzieś w cieniu się ukrył. No teoretycznie mógł być traitor, nie? Jakiś. No może traitor się mógł pojawić. Więc ja bym uważał na Amongo. Więc tak naprawdę każdy, jeśli traitor się pojawił, to każdy może być w tym momencie impostorem. Prawda. Ja bym uważał na Quicka. Wie, może być ten, co zaraża. Quick też dużo się kłócił przy adminie, ty no stop prejest. Czemu miałbym zarażać? Ja się całą rundę stałem na kamerach. Na admin table, dobra, skipnijmy. Nie wiem, Amongo 100% clear, no Vixa. Ja jako zarażacz stałbym przez całą rundę na kamerach. Nie, może być ten Klapek taki cichy zabójca znowu. No ale Klapek też stał całą rundę na kamerach, no ale właśnie, w sumie nikt nie zginął, no. Nikt nie zginął, sabotaż był puszczany, no. Kurde, no. Niefortunnie. Szczerze mam nadzieję, że jeszcze impostorzy żyją. Mam osobiście taką po prostu nadzieję, że impostorzy żyją. Teraz Klapek siedzi na adminie. No bo tak naprawdę impostorzy mogą mi zrobić robotę. Ej. Teraz Vixa w drugą stronę. Kurde no, niefortunnie. Chyba impostorzy nie żyją po prostu. Jestem jedynym żyjącą klasą neutralną, która może zabijać. Jeśli tak jest, to trochę sad. Mogę teraz walnąć w sumie ją. Kurde, no wszyscy wybiegają. Biegają, skaczą, przeskakują. No nie mogę wyskoczyć z tym wentem. Dobra, mam, w ostatniej sekundzie, kurwa mać. Wydaje mi się, ty Legion jak mi dupską ratowałeś. Właśnie wyskoczyła, nie widziałem tego, bo był w cieniu, ale wydaje mi się, że to był Amongo. Osoba z pomarańczowym zwierzaczem. Dobra, stop. Vixa, ty naprawiłaś światła, czy inżynier? Inżynier. No to dobra. Oh, wow. Piękna. No cóż, to ja bym... Zapewne umrę, ale no. Klapek, obroń się. Dobra, Klapka weźcie, bo Klapek się nie odzywa. Ojojojojojojojoj, Klapek!
Afek, obroń się. No dobra, co nie. Oj, no i Selim, klapuś. Klapuś. Oj, klapuś. On trafił. I to dwa razy trafił. Było dwa razy mówione, typowo kto jest. No jak miał dwie, to nie dziwnego. Oj. No i statkę, kurwa. No, nieźle. No i widzisz, do czego doprowadziłeś, Quick. Ja no dobrze doprowadził, nie wiem, o co on chodzi. Ale gdyby Gaben nie powiedział mojej roli, to by się tak nie stało. Chyba nie jest najmądrzejszym człowiekiem. No cóż. O czym ty gadasz, Quick? Ja podałem swojemu teammate'owi informację. I tutaj Legion. W moim szanym komecie nie wygrali, mi to pasuje. No niestety nie tym razem. Ale jestem zaskoczony, że w ogóle ja podałem rolę Wixy chyba już 5 rund temu, a Klapek dalej stoi na kamerach całą grę. Ja nie wiem, czemu on powiedział, że ja myślałem przez chwilę, że on serio nie wie, że jest impostorem. Klapek do Klapek. No. Oj, no Klapek zrobił mi grę chociaż, no. Ta, no jak dziwisz się, jak Quick powiedział na tacy, no. No ja praktycznie no nic nie musiałem Quick robić, ja tego zabiłem teraz jedną osobę, teraz zabiłem tylko Legiona. A na jakiej podstawie Wix oczyściła w ogóle tego Ibiego? Nie wiem. No dobra. A w sensie, no nic nie zrobiłem po prostu. No nic nie zrobiłem. W sensie, no jedyny mój kill w tej rundzie to był Legion. Dobra, dobranoc. To było taki strach. No niestety. Nie no, ale Vex lata jako ten duch, prowadzi mnie do ciała. Mówię, dobra, prowadź mnie do tego zabójcy. A sobie kurwa latać chce. Dobra, lecimy w takim razie. No, nie potrafię być duchami. Dajmy sobie tarczę dla Destra. Niech Destra dostanie od nas tarczę. Nie mam żadnego taska na prawo, już od razu będą podejrzenia, czemu nie poszedłem do laba. Dobra. Lećmy w takim razie po te weaponsy i róbmy sobie tutaj taski. Szybko poszło. Witam. Mamy supera, morflinga, nie wiem, co, ale coś mamy. A gdzie to było? Bo się wywalił. No to, okay. To nie morfling raczej. No to czemu morfling, skoro się wywali? Ja medyka potrzebuję. Po co ci medyk? A jest medyk w tej grze? Mogę wam pomóc. Bardzo. Zajebiście. No ona medyka potrzebuje, bo się poślizgnęła, przychodzą do wenty i sobie rękę złamała. Pojebałam cię. Wybalić ją. Ajaj, wyjebać ją. Dlatego medyka potrzebuje. Wyrwać, pozbyć się chwastów. Taka jesteś właśnie, Wixa. Ona jest impostor słonecznikiem. Nie no, dobra, no gdzie jest to ciało? Ona kradnie nasze promienie słoneczne. Kawałek, tak, znaczy bardziej koło kąsów, aniżeli koło dwa, ale tak pomiędzy o dwa kąsami, w porządku. No ja jestem teraz przy weaponsach w sumie i nie wiem, w sumie nie zwróciłem uwagi, kto tam przebiegał. Chyba nikt nie przebiegał. Ja robiłem to ciało musiało, ale to ciało teraz padło? Nie, to ciało padło, że ty mówisz, że to był albo super, albo poisoner. Całkiem świeżo musi być. Nie wiem kiedy dokładnie, ale przyszłam ale sobie, jakby zrobiłam sobie... No właśnie, poczekaj, bo przyszłam sobie zrobić tą antenkę tam. Przyszedł Delvex, postał tam chwilę i nagle się wywalił. A. To może poisoner po prostu. No to teraz umarł, skoro tak. Nagle się wywalił. Znaczy, ja też tam chwilę stałam jeszcze, bo się zastanawiałam, co chodzi. No ale już leżał, czy dopiero się kładł? No, ja to tak czekałam jeszcze co jakby poduszkę. Musiałam zastanawiać, co on zrobił, czy to jako szeryf się zabił, czy to, no. Nie no, raczej jako szeryf wątpię. Albo ktoś po prostu zajebał go na twoich oczach i po prostu wiedział, że robisz taskę. Zwentować wtedy. No nie wiem, kurde, no jak dla mnie trochę dziwne. No dziwnie. No tak to jeśli to był... Jeśli to miał być poisoner, no to kto przy was przebiegał? No, Luna. Nie wiem, no właśnie problem jest taki, że nie wiem, kto tam był. No 5 sekund wcześniej, kto tam przebiegał? No nie wiem, kto tam przebiegał. No ale no wcześniej jak biegłaś z nim. Już powiedz, tak naprawdę. Ale ty biegłaś z nim, czy on do ciebie dobiegł? Nie, on tam dobiegł. No to skąd ty wiesz, że on do ciebie dobiegł, skoro robisz taska? No bo podeszłam tam, jak dobiegał, no. Aha. Ok. Medyka! Yes. Spokój się. Ta to tylko medyka by chciała w życiu, no.
No, róbmy sobie szybciutko weaponsy. Nic jej nie będę dawał. Dobra, idziemy zrobić... albo już nie idziemy zrobić. Idziemy tak to do O2. Mam jeszcze dwa taski do zrobienia. Jeśli ja będę zgaszał ciało, byłoby fajnie. O kurde, GBN. Co to był za ruch? Nie podobał mi się. Oj, bardzo mi się nie podobał. Dobra. Zróbmy sobie szybciutko tutaj kable. Zobaczmy szybciutko kamery, jak to wygląda sytuacja. GBN wchodzi do... Dobra, Destru wchodzi do O2. GBN wchodził do laba. O! Nie podobało mi się to. Oj, bardzo mi się to nie podobało. Jeśli to był Poisoner, to już bym zginął. Ale nie zginąłem, więc jest gitara. A był Destru dalej. Kurde, dobra, żyje. Jest dobrze, widzowie. Dobra. O! Dowiemy się trochę o tym ciele. Ajajaj! Ciało jest w adminie. Skąd ty dobiegałeś do O2, Destru? Od dołu. Od dołu to znaczy? A czy w sensie, no, z jakiego pomieszczenia przybiegłeś do O2? Nie rozumiem. No w sensie? No tak. Byłem w boiler roomie i tyle. No ale wcześniej, no, jak wbiegałeś do O2? W sensie, no w boiler roomie, a co przed boiler roomem? No, byłem w ofisie, potem zrobiłem chyba taskę, poczekaj. Już zapomniałem, nie pamiętam w sumie co robię. Dobra, na chwilę wszedłem do Japonsów, a potem wbiegłem do boilera i potem do O2. Okej. Nie zabił tego GBN i raczej nie Vexi też. Byłem z Z ofisa przybiegłem. Destru jest dla mnie podejrzany. No to problem jest taki, że ciało jest w adminie. Nie było. To mnie w adminie nie było akurat. No dobra, no to ale to jest bardzo blisko ofisa. No dobra, widziałeś, no, to i tak kogoś może bliżej niż Destru? Widziałem ogólnie Klapka, który przybiegł do mnie na kamery i też widziałem jeszcze w tym samym czasie GBN-a, który wbiegał do laba. No, byłem tam. A skąd wbiegałeś do laba? Z elektryka. Znaczy nie z elektryka, przepraszam. Ja wbiegałem do laba od lodzika pod dropshipem, a do tego lodzika podbiegłem od O2, w którym ty też byłeś swoją drogą. No byłem i tak się za mną zawróciłeś dziwnie, ale tak tylko... Mi to ciało jakoś mega długo nie leży chyba, no bo... Też GBN nie zabił, bo ja widziałam mniej więcej kiedy on zginął. Inny fakt, że już tego nie pamiętam, ale... widziałam mniej więcej kiedy on zginął. To jest stare ciało ogólnie. GBN stał przy odkliknięciu tego... To jest, mogę wam powiedzieć, że to jest stare ciało. Legion wybiega z dolnej dekontaminacji, ja do niej wbiegam, co nie? Idę sobie na Simona, skończyłam Simona i właśnie ty zgłaszasz ciało. Więc jakoś naprawdę bardzo długo to nie leży. Nie, no to jest stare ciało. Ale jakoś mega długo to nie, no mówię, Simona skończyłam jak i na razie czasie... Powolno no, ja bym to skipnął, ale no... Wiksa, pierdolisz głupoty. Nie co? Stary. Ja? Tak, dokładnie. Ale ja na ciebie nie chcę głosować, no coś. No dobrze. No ale mówię, że pierdolisz głupoty. Ja? No co ty? No wydaje mi się, że nie leżało długo. Medyka! Jezus. Dobra, zróbmy w takim razie tutaj sobie paliwko. Szybciutko. Cyk, raz. Paliwko raz. Paliwko dwa. Nie wiem, kurde, nikt nie robi tych świateł. Chyba sam muszę pójść po te światła, bo widzę, że... Totalnie nikt ich nie robi. Dobra, w końcu ktoś się tym zajął. Mamy jeszcze i tak sporo tasków do zrobienia i tak zrobiłem ich w chuj. No, tak myślałem, że to tak się skończy. Aj, najgorsze miejsce do robienia tasków. Ajajaj, zrobienie paliwa jest najgorszym taskiem. Ciekawe tak naprawdę kim, kto był. No, wydaje mi się, że... Destru raczej był rzeczywiście... Mógł być winny, no. Bo tak by czasowo się zgadzało, że te 26 sekund. O nie, tylko nie AB. O nie, tylko nie medyk. Co? I mi nie dał medyka? A nie, dobra, nie był. Nie wiem, no skoro wiedział ile były ciała, to pewnie był medykiem po prostu i specjalnie to tak po ciebie klejmował. Kurek.
I Luna tego raczej nie zrobiła. Właśnie chciałam powiedzieć, że ogólnie to dla mnie podejrzana jest Luna z tego pierwszego. Delvex mógł być bajtem, no. GBN jest czysty, mogę tak powiedzieć. Tylko nie mów czemu, bo cię zestrzelam. Destru. Dobra. Kto Destru może być czysty? Destru? Ja mogę być czysty, no. Destru, ty przebiegłeś przeze mnie. Przebiegłeś przeze mnie teraz w... Jak myślisz, Weksy, udało nam się? Właśnie mam nadzieję, że tak. Destru wchodzi na komunikację od góry, a ciało było w storage'u. Nie, to nie wchodziłem. Jak ty by mógłbyś widzieć, od której strony w ogóle wchodzę do kamery? Znaczy, no bo ja tam wchodziłem, żeby zobaczyć, co tam jest, bo widziałem, że... Miksa mnie widziała w O2, a potem poszedłem do końców. No właśnie, był w O2, dokładnie. Czyli Miksa i Destru nie... Właśnie, Destru, tak na tak podejrzanie zajrzałeś. Destru, ty przebiegłeś przeze mnie teraz, czy to ktoś inny był? Ale gdzie, pomiędzy końcami, weaponsami, office'em? Nie, jakoś tam przy adminie, gdzieś koło tego. No to w adminie nie byłem. Nie dobiegłem tam. Ej, czy Burek pokazywał kiedykolwiek komuś, że jego rola może coś robić, albo wspominał o tym? Burek koło nie strzelił. Znaczy też mi się tak wydaje, ale chciałem się upewnić, bo możemy skipnąć, że nie trafił. Ja wątpię, bo on nie wydaje wątpię, mi się, że nie strzelił. Raczej nie pokazywał, no. Znaczy mi się wydaje, że wiem w kogo i w co strzelił, ale pewnie się mylę. No pewnie we mnie strzelił czy coś. Albo w GBN-a. To co? Ja bym to skipnął. Luna, ile masz tam? Myślę, że może być jakiś impo tak naprawdę, w sensie, że może być dwójka. Ja już mam w sumie zrobione wszystko, bo skończyłam teraz o dwa i skończyłam komstę też. Okej. Dobra. No, uważajcie na nią po prostu. Ja się boję, że my serio, dwóch impostorów zostało, no ale dobra. No ale Burek nie pokazywał chyba nikomu nic. No nic. Została, nawet dobrze to skipnęli, że nie wyrzucili Luny, bo byłoby większe prawdopodobieństwo na to, że pojawi się traitor, który mógłby być każdy. Zaraz jak to skipnęli, jak Luna... O, co? Dostałem Huntera? Wow! Serio? Mam teraz robić wszystkie taski od początku? Nie, no nie po to robiłem wszystkie taski, żeby robić je od początku, no. Ja pierdziel, no i znowu paliwo mam, no pewnie tam nie kliknie, kurde. Zajebiście, kurczę. Ale tragedia, widzowie. Nie no, nie chcę mi się teraz z tym kontery robić tasków. W chuj jest tych tasków. Że oni zdążą najpierw zrobić tego. Zdążą skończyć sami na taski, niż ja skończę to na taski. Obserwujmy sobie Lunę. O nie, no mnie też cofa. Ale źle. Nic nie widzę. Ja już nic nie widzę. Wru. O. Wow, zgłosili. Wow. Wiecie, nie, co? Jestem bardzo zawiedziony, że ktoś myślał, że jestem aż tak ślepy. Bo. Czemu oni nie wskrzesił? Ja wygraliby. Tak? Bo ty się zdziwił tak, strasznie, gdy zreportowałem. Jak zgłosiłeś to ciało? No bo leżało na mnie. Dobra, ale ja nie, bo ja po prostu... GBM, no właśnie, słuchaj, ja nie mam nawet słów na to, co się stało, bo ja stoję w labie, nie? I przeglądam witalsy. No. Cześć, słuchaj, przeglądam witalsy, dobra, nie? Dawaj, i no. Był Time Lord, więc mnie zdjęło z tych witalsów. Przyszedłem, tak. Z powrotem je otworzyłem. Ściągnąłem te witalsy, bo Wiksa obok mnie stała i widziałem, jak klapek do nas podbiegł. Potem sobie uciekł i potem wrócił jako ja i zajebał. Co? No... A, to ja widziałem właśnie klapka, który ucieka z miejsca zbrodni. Ja widziałem samego siebie uciekającego z miejsca zbrodni. Czekaj, wiesz co? A mi się wydaje, że zgoła inna rzecz nastąpiła. Ponieważ Wiksa robiła sobie kabelki, te środkowe, i ona sobie poszła. Ja sobie poszedłem do dekontaminacji i oczywiście był Time Lord. I oczywiście ten Time Lord z tej dekontaminacji wywiał, więc poszedłem zobaczyć, co się tam u was dzieje. GBN i Wiksa. I widziałem, że GBN sobie tam stoi na witalcach, spoko. Wiksa koło niego stoi. No to sobie wracam do tej dekontaminacji. Wracam się do tej dekontaminacji. I nagle GBN zgłasza ciało. I ja to ciało mogło pytanie, być dokładnie klapek. 2 sekundy. Klapek, to ja zadam inne pytanie. Czy widziałeś kogoś na drodze do dekontaminacji? Nie, wywaliło mnie. Nie widziałem. No to musi to być klapek. Widziałem tylko Wiksę i widziałem tylko ciebie. Klapek, ale ja widziałem twojego morfa. GBN nie mógł zgłosić ciała, bo ja wywaliło, jak co jesteście we czwórkę. Ja tego morfinga widziałeś.
No, na wejściu z laba, bo uciekał od miejsca zbrodni, a poza tym, no, nie zgłosiłby ciała, jakby... Nie, no, klapek, GBM, tak? Klapek się zmorfował i zabił, bo myślał, że jestem na metalu. To nie ja, przecież ja byłem tam na dole, kurwa, w tym labie. Ale Klapek, są tylko dwie możliwości tej sytuacji. Albo ty zabiłeś, albo Vexi jest 200 IQ. No, jestem. Znaczy jesteś, ale... Na pewno nie ja, kurwa. Dobra, Klapek, strzelaj, kto jest tym lordem? Klapek, strzelaj. Strzelaj, ale ja nie mogę strzelać, bo trackerem jestem! No to musiałeś odwalić ostro. No to skoro jesteś trackerem, no to w takim razie kurde Vexi. Bo ja wiem, że to nie jest GBN, więc musi to być Luna w takim wypadku. I to będzie śmieszne. Nie wiem czemu GBN po prostu nie wstał. Well played, Luna. Zasługujesz. Ale to było bez sensu. Myślę, że jeszcze jest nas czterech. Totalnie tego nie rozumiem. Nie, jesteście trójka. A to ja nie wiedziałem, dlatego chciałem go wywalić. Raz wysłał, można było dobrze wiedział. Użyć tego altruisty. No bo myślałem, że. No bo ja. No bo myślałem, że Klapek zabił. Ale to było straszliwe bez sensu. W sensie. To no jest jak, jedna z. Klapek wszedł mi w wizję, wyszedł z wizji, po czym przyszedł GBN z tamtej strony, gdzie Klapek przyszedł. No bo ja no, ale jak on tego tam miał? Przecież Luna szła z drugiej strony. Od wyjścia. Jedyne, co ja widziałem, to GBN, który od prawej biegał z Vexi. Nie no, jeśli Klapek biegł od prawej strony, Luna biegała od lewej strony. Ale to w takim razie Luna zabijając Vexę musiała się też na prawą stronę i tam pozbyć. No tak, no ale ona wbiegała od lewej strony. No. Gramy dalej? Nie, ja rozumiem, że ona weszła od lewej strony, ale jak ona zabija Vexę, Vexa stała po mojej prawej, tak? Vexa stała po mojej prawej. Nie, teraz nie. No dobra, no to ale nie będziesz 100% tak pewności, że przyszedł Klapek z prawej strony. Ale Ejbi, uwaga, jak to wyglądało? Stoję na witalcach, nie? Schodzę z witalców, stoi Klapek Vexa. Klapek wychodzi mi z wizji dosłownie na pół sekundy, znowu schodzę z witalców i GBN zabiję. No to jaki to miałby sens, żeby on tam przychodził, żebyś zobaczył go i dowodem się zmienił? No bo myślę pewnie, że na witalcach stałem. No dobra, ale nawet jest... No właśnie byłem tam, żeby zobaczyć, czy ty czasem nie zabijesz Luny.